większą, dłuższą, a szczegółowo i prosiłbym o zabranie do ręki długopisu i rączkę będziemy notować. Termin następnej 36. sesji Rady 908 przewidujemy na 6 lutego. Godzina 18. 6 lutego, godzina 18. Następna sesja Rady 908. Teraz posiedzenia komisji tych przewodniczących, którzy nam zgłosili. Komisji IN 11 lutego. Informacje. Komisja informacji. 11 lutego, godzina 17. Innowacji 11 lutego, godzina 18. Infra, panie Mietku. Nie ma nic. Mamy. 28 i 29. 28 i 29 lutego, tak? Nie, stycznia. No to taka aktywna jest. No bo tak duża jest dużo pracy. I 17.30, tak? 17.30? Tak. Infra 28, 29 stycznia, 17.30. Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej 11 lutego również godzina 17.30. 11 lutego Polityka Społeczna 17.30. I pan przewodniczący Komisji Kultury ogłasza posiedzenie komisji na 28 stycznia 18.30. Kultura 18.30 już. 28 lutego. Pani przewodnicząca. Stycznia, przepraszam. Ja mam taką sprawę, ponieważ Komisja Edukacji są w reguły w środę chciałam ten termin utrzymać, ale wyjątkowo zapraszam Państwa na Komisję Edukacji 28 stycznia, to jest poniedziałek, o godzinie 17.30 przed Komisją Kultury. 17.30. Tak, właśnie. 28. Ale jest wtedy Komisja Kultury. No ja mówię. No ale ja. Panie Przewodniczący, może ja mam akurat dwa dni, to może 29, ale tego... O 17.30. Wyjątkowo, tak? Dobrze, proszę Państwa, wprowadzamy korekcję. Infrastruktura 29 stycznia, 17.30, Komisja Infrastruktury, czyli poniedziałek. Nie ma, wtorek. 28 stycznia, 17.30, Edukacja. Następne komisje też pomogę podać do... Jeżeli nie mówiła pani przewodnicząca. 20 lutego następna komisja, 13 marca i 10 lutego. Dobrze, proszę Państwa, dyżury radnych na... Witamy pana przewodniczącego. Dyżury radnych, proszę Państwa, na luty. Nie ma, to proszę zgłaszać w imieniu. Budżet miasta Krakowa na 2013 jest do zgodu. Wersja papierowa również. I najważniejsze się teraz termin sesji na pierwsze półrocze 2013. Proszę sobie zapytać. 6 lutego to jest to wspomniałem. 6 lutego, 27 lutego. 20 marca. Pani Beata, jeszcze prześlę Państwu to mail. No, tak? 20 marca. 17 kwietnia. Kwiecień 17. W maju 15. 12 czerwca i 3, przepraszam. Tak, 6 lutego, 27 lutego,
20 marzec, 17 kwiecień, 15 maj, 12 i 3 maj. W maju 15. Jeszcze 3 takie ogłoszenia o spotkaniu. 21 stycznia godzina 14.30 w siedzibie Rady Dzielnicy odbędzie się spotkanie dotyczące badań profilaktycznych. Na prośbę przewodniczącego, to nie wystarczy. Pan Tomasz Gustaw pytał. 21 stycznia godzina 14.30 w siedzibie Rady. Teraz godzinę 28 stycznia, również godzina 14.30, spotkanie dotyczące budowy pochylnej przemycy Szewskiej. 28 stycznia. W którym miejscu? Też w dużej rady. Znaczy, nie pochylnej. Dotyczące spotkania, nie ma pana aż. Dotyczące przyjęcia ogródka Smocza Kraina przy ulicy Sodowej 5 lutego godzina 14.30 w siedzibie dzielnicy i myślę, że ja dam sygnał, a uzupełnił pan przewodniczący 24 stycznia. To dobrze, to ja już zaraz oddam głos. Myślę, że na razie tyle. Pan Tomek, pan Maciej. Proszę Państwa, w poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie dla Rady Dzielnicy związane z prezentacją propozycji zmiany typu warunkowej do zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. I na tym spotkaniu zostały przedstawione generalnie całe założenia. Otrzymaliśmy materiał, który dotyczy naszej dzielnicy. Ten materiał póki co jest wyłącznie w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. Dzisiaj miałem go ja i zobowiązałem się go przekazać dalej. Wczoraj po południu przyszła płytka, ale w urzędzie jest. Jeśli się tylko to będzie dało przesłać Państwu, to... Tutaj powiedziałbym, że pan materiał bardzo istotny, ma poszczególnych obszarów z informacją, jaki tutaj co z kim przewiduje. I w związku z tym poprosiliśmy Biuro Planowania Przestrzennego o spotkanie związane z tym tematem. To spotkanie zaproponowaliśmy, żeby odbyło się u nas w godzinach popołudniowych, natomiast mamy odpowiedź nieoficjalną dzisiaj, że zapraszają nas na bardziej godziny pracy do Biura Planowania Przestrzennego. No, w związku z tym zaproponowałem, że jest termin niepotwierdzony 24 o godzinie 8.15. Czy takie spotkanie będzie się w tym terminie, oczywiście będę informował. I od tego, na co tutaj zwróciła osoba odpowiedzialna w Biurze Planowania za to spotkanie uwagę, prośbę o informację, o czym konkretnie chcielibyśmy podyskutować, no bo to samo stwierdzenie o studium na terenie dzielnicy, oni też musieliby się również przygotować. I dalej, proszę Państwa, wyobrażam sobie pracę nad naszymi uwagami w ten sposób, że będzie posiedzenie komisji planowania, na które chciałbym zaprosić wszystkich Państwa, żeby podyskutować, po prostu wypracować projekt takiej uchwały, na następnie abyśmy to przyjęli uchwałą na sesji 6 lutego. To będę mailowo jeszcze pisał z prośbą tam oczywiście, ponieważ no, chociażby po przejrzeniu poprawek, które były zgłaszane przez Radę Dzielnicy kilka lat temu, tych poprawek było naprawdę bardzo dużo i jeżeli mieliśmy jakoś porządkować dyskusję, to byłbym wdzięczny, aby Państwo przesłali swoje uwagi po prostu wcześniej mailowo. No tyle mogę powiedzieć na ten temat. W chwili obecnej, gdy będę znał więcej konkretnych, to będę Państwa informował. Dziękuję bardzo. Panie Macie, jak chciałem odpowiedzieć. Jeżeli temat będzie rozwój, to pytanie jest takie podstawowe. Dlaczego studium, które w tej chwili jest prezentowane, wiele terenów, które mają już pozwolenie na budowę lub już istnieje,
snu, to są takie kropeczki, że to są już budynki, ale studium, które mam nazwę do roku 2030, zawsze ciągu tych domów nie ma. To jest pytanie moje, no jeżeli istnieje WZZT i taką procedurowane, to powinno być objęte, tak mi się wydaje, To pytanie zapewne się pojawi. No, ale do tego tematu do rozmowy, bo chciałem się jakiś tematy. Żeby to był jeden z podstawowych, bo dla mnie, jeżeli już jest WZZT i pozwolenia budowy, są już aktem prawa, czy pozwolenia aktem prawnym. No i teraz nie rozumiem. Robi się studium na 20 lat następne i te budynki dalej będą zieleni jakiejś opartej czy nie urządzonej, a tam już są drogi, infrastruktura istniejące do. Ale ja bym to rozszerzyła do możliwości, że jeżeli jest wystąpienie do architektury o budynku. Nie, bo trzeba się zapoznać do Tomek i odciągnąć do tego. Czyli rozumiem, panie przewodniczący, mailem do pana jakiś sugestie? Tak, proszę maila. Ja myślę, że co najlepiej możemy zrobić, to po prostu dyskutować nad konkretnymi poprawkami. Że proszę zmienić, załóżmy, że ulica Bazierza Dałego, żeby była nie ZN, a MN. Na przykład. To jest oczywiście tak. To może być. Właśnie w uchwałach w Radzie Dzielnicy sprzed paru lat dokładnie dotyczy obszarów. Dobrze, to panie Mario, panie przewodniczący, ja mogę pani powiedzieć, że będziemy wczoraj miał wieczór jedną z tych uchwał, rzeczywiście wniosków było bardzo dużo i odpowiadałem na nie, także będę przygotowany na naszą dyskusję, aby w ten sposób się również skomentować. To uwzględniono, to nie uwzględniono. Pan przewodniczący. Ja tylko krótko, bo już kiedyś o tym mówiłem. Mianowicie chodzi o projekt nowy, tak zmieniony rok na 2030. Prosiłem państwa o opinię. Dziękuję tym dwóm osobom, które odpowiedziały, to znaczy Krzysiowi i Piotrowi. I w związku z tym, że termin zgłaszania uwag przed dziećmi został przesunięty do końca lutego, to ponownie bardzo państwa proszę o ewentualne sugestie w tej sprawie, żeby komisja na posiedzeniu w dniu 11 lutego się starała zajmować. Dziękuję bardzo. Znaczy ja uzupełniając informację, znaczy ten czerwony tylko powiem pomowę, że właśnie 29 stycznia wejdzie komisja do spraw reformy ustroju samorządowego w współpracy z Radą Gospodarczego Zarządu Krakowa w sali dla obrazu miasta Krakowa. To jest o godzinie 16:30, jeżeli ktoś nie zainteresował. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce? Pan Mieszko. Ja wracam do poprzedniej sesji. Zgłaszam tutaj niektórym radnym, że są pisma, na które trzeba było odpowiedzieć. Szczególnie tam, gdzie mieszkańcy chcą mieć progi. Progi zwalniają. Mieszkańcy wam powiedzmy jeszcze oraz zdarta z posłowy. I Grota Roweckiego 51B. No, zrobię w ten sposób, bo jeżeli radni z danego rejonu czy z okręgu, no, do tego 29 nie dostarczą nam do komisji, jakie oni chcą mieć działania, czy będą robić te konsultacje społeczne, czy nie będą robić, podpiszemy, że radny danego rejonu nazwisko negatywnie zaopiniował postawienie na przykład znaku 36 lub ustawienie rogu progu zwalniający, bo to już jest 9-11 na przykład. Panowie to już będą 3 miesiące i przygoda Rubenskiego to jest znak 36. Następny jest na ulicy Szwajk. Już są dwa pisma odnośnie z tego znaku 36. To jest, to są o progi zwalniające. O, znaczy to jest o znakach. Progi zwalniające. Ulica to jest a Bobryńskiego, czyli na europejskim osiedlu, tam gdzie jest ta droga dwukierunkowa, taka jest też progi zwalniające, to jest jedna sprawa. Następna sprawa jest na Szwedzkiej. Tak, ale spójrzcie na to, to jeszcze nie odpowiedziała. To jest, no, to jest też po 24 grudnia. 2007. Nie, to jest 2012. Ale w 2007 to było pierwsze pismo, tak? I następny jest próg zwalniający na ulicy Rucza. A na ulicy Rucza to jest pierwsza relacja. Dla mnie chyba Oskar się wypowiadał w ostatniej sesji. Mówił negatywnie. Do nikogo,
trzeba... A żeby to można było zaopiniować, trzeba zrobić konsultację społeczną. No to się musi zająć, sala, na rozdzielnie, jakieś pomierzenie miejsca. Katering. Jest rocznie w pracy, bez kateringu, no ale... Ale jest prośba, żebyśmy to mogli w jakiś sposób poprowadzić, bo... Są... Trzeba po prostu zadania na przodu po prostu. Zgadza się. Pan też jest wypełnieniem? Nie tak. Ja mam taką prośbę, bo tutaj to te oznaki zbrodni i tak dalej. Szczególnie oznaki, zwłaszcza we 36, czy pozostałe zakazy wjazdu. Bo jest taka prośba, jak Państwo macie na swoim terenie jakieś, przepraszam za określenie, nietypowe oznakowanie dróg, które jest niezgodne z prawem, albo po prostu wykluczają się znaki dla jednej o przesłanie takiej informacji do komisji. Infrastrukturyzmy praworządności i po prostu między w bliskim kontakcie Komisji Praworządności z wieloma sprawami, którą właśnie próbujemy to wyrytykować. Wiemy, bo sytuacja oznakowania, szczególnie na osiedlu europejskim, jest taka, tutaj radny z tego okręgu nie usłyszał zapewne. Przepraszam. Tak? Nie mamy powodu. Jasne. No nie ma. Początek to może nawet ulica Dmiecka, od rynku Dębickiego do Dębickiego. Nie, no początek to
Rozumiem, że taką lokalizację kolega skarży. Po stronie parzystej nie ma wątpliwości, czy konkretnie nie ma. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zadać? Nie ma chętnych w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Zamykam 31 sesję. 35 sesję Rady Dzielnicy.